orkiestrze już nie grał dawno, ale faktycznie no, wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie i cieszę się, że to, co tutaj było powiedziane, to rozszerza się na więcej osób, bo coraz więcej osób staje się wolontariuszami, coraz więcej osób angażuje się w to dzieło, które tutaj we Lwowie tak naprawdę się rozrasta, bo działalność fundacji dzięki wielu osobom ciężkiej pracy coraz bardziej się rozrasta, coraz więcej różnych działań jest, coraz więcej osób zaangażowanych w to wszystko. I myślę, że to jest ważne, bo faktycznie nie ten, kto mówi Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, który każdego dnia weźmie swój krzyż i będzie naśladował Chrystusa i będzie za Nim szedł. I tak jak Chrystus szedł do ludzi, pomagał potrzebującym, tak i my również musimy na miarę naszych możliwości też to samo czynić. I cieszę się, że nas przybywa. Faktycznie myśmy też na Rzęsnej już otwarli świetlicę. Od tygodnia działa. Parę naszych wyrobów jest, no dopiero tydzień czasu, więc nie zdążyliśmy swojego stoiska przygotować. Ale mam nadzieję, że w przyszłym roku to zajmiemy kilka stołów. Także już od razu rezerwuję. Także cieszę się, że faktycznie jest wiele osób, tych, którzy byli i tych, którzy nowi są. Tych, którzy czują potrzebę serca, by dać coś więcej, nie tylko brać. Dziękuję.